Ja chciałbym zapytać jedną rzecz. Czy wy jesteście gotowi na Gwiazdę Wieczoru? Poznań, czy jesteście gotowi na Gwiazdę Wieczoru? Przed wami w swoim programie masochista nie kto inny jak Mateusz Sochę! Ostatnio srałem w maku. Tak było. Byłem w maku, mówię, wysram się. I wchodzę do kibla, są trzy kabiny, nie? Wszystkie są zajęte. Jeden typ stoi w kolejce, więc się ustawiłem obok tego typa. Dzień dobry, dzień dobry. I czekam. I wtedy wydarzy się najgorsza sytuacja z możliwych, bo dwie kabiny w tym samym momencie się zwalniają, nie? Więc ten typ wchodzi do jednej kabiny w tym samym czasie, co ja wchodzę do drugiej. I ja wiem, na co ja idę. To jest McDonald's. Nie wiem jak u was, ale u mnie w maku układ trawienny zamienia się w zjeżdżalnię. Ja jem 6 nuggetsa, 5 mil w dupę puka. To jest... To jest dwuja roku. No kołnierza nie doczyszczę. Wie, trochę wstyd. Typ widział przed chwilą moją twarz. Trochę wstyd. Mówię, poczekam, nie? Może poszedł na jedynkę, nie? Może siurnie, wyjdzie. Ja mam kibę dla siebie, hej. Ale nie, ja słyszę, że on ścieli. On ścieli. Będzie dwuja na bank. Więc czekaj. Teraz jest taki moment, że czekasz na pozwolenie, nie? Tak, czekasz na pozwolenie. Bo jeżeli ją pierwszy walnie, ty boisz. Czyli tak się bawimy i też. Wtedy to już jest konkurs, nie? Więc czekaj. Czekam trzecią, czwartą minutę. Nic się nie dzieje. Mówię, on też czeka. On czeka się, ja pierwszy walnę, nie? I to jest zła konkurencja, my oboje możemy umrzeć, jak się postaramy. Więc walnąłem pierwszy, no co wam powiem, dramat. Na kasie mnie słyszeli na bank. Ja słyszę, ten typ obok się ze mnie śmieje. Ha, 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 i w trakcie śmiania też walnę. Typ dosłownie zesrał się ze śmiechu. Więc ja się śmieję, sramy na przemian, śmiejemy się, gówno wiruje w kibli. Jakby ktoś szedł do kibla, co tam się odwala przecież? W trzeciej kabinie Zenek Martyniuk, para, pa, para, pa, pa. Wyszliśmy, zbiliśmy piony, nawet rąk nie myłem, sztostem. Utrzymujemy kontakt do dzisiaj. To był Ryszard Maz, nie no. Tak, moi drodzy, zaczęliśmy ten występ żartem o sraniu. Bardzo wysoko zawiesiłem sobie poprzeczkę. Pragnę również nadmienić, że od początku tego występu ani razu nie przeklnąłem. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ wiele osób w komentarzach na YouTubie pisało mi, że moi fani, czyli wy, jesteście głupi, bo śmiejecie się na moich występach tylko dlatego, że ja przeklinam. Dlatego ten pierwszy żart, który powiedziałem, chciałbym zadedykować właśnie tym kurwom, które zrobiliście. Także ten pierwszy żart był dla nich, reszta będzie dla was. Siemano Poznań! Fajnie. Fajny teatr. Jak ja tu wyszedłem na próbę, mówię, Jezus. Jak ja tu będę żart o kutasach mówił, Jezus. Bo ja lubię. W sensie żarty, nie? Super, jest fajnie, dobrze. Pochwalę się. Dostałem ręczniczek na urodziny. Od mamy. Ty bije brawo, jeszcze nie wie o co chodzi. Mati stand up. Sztos, ręczniczek. Jak moja kobita ma okres, podkładam pod dupę i... Takie żarty będą właśnie. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Nie wiem, czy ktoś z was do mnie pisał wiadomości. Już nie wolno. Już wyłączyłem tą opcję na Facebooku, bo ludzie są pojebani po prostu. Przykład. Standardowo dostawałem wiadomości typu o lokalizację, nie? Takie, wiecie, luźne. Na przykład, kiedy Poznań? I jak ja widziałem taką wiadomość, to odpisywałem. Wtedy i wtedy.
I ta osoba pisała, a kiedy będą bilety? I ja odpisywałem, nie wiem. I ta osoba pisała, to daj znać, jak będą bilety. I ja jak debil zapisuję, Sławek Poznań, poinformuj. Więc wyłączyłem tą opcję, ale zanim to zrobiłem, dostałem serię bardzo dziwnych wiadomości. Nie? Zaczęło się niewinnie, zaczęło się od jednej. Jakiś typ do mnie napisał, nie? Napisał do mnie, pozdrowisz mnie? I co to jest, jakaś zagadka? Więc pisze, pozdrawiam. On pisze, dzięki ziom. Ja mówię, czyli o to chodziło. I zaraz potem dostaję serię dokładnie takich samych wiadomości od innych typów, nie? Pozdrowisz mnie? Ja mówię, no już raz to rozjebałem. Pozdrawiam. Dzięki, mordo. Ja mówię, kurde, jestem zajebisty w tym pozdrawianiu ludzi. Zaczęło mi się nudzić, nie? Bo już siódmą, ósmą wiadomość tak odpisuję. Mówię, następnej nie odpiszę, nie ma opcji. I typ napisał, pozdrowisz mnie? Ja mówię, no, w sensie nic mu nie odpisałem. Ale to jest Facebook, więc on widział, że ja przeczytałem, nie? Jest napisane, wyświetlono, tak się wyświetla. Więc jest chwila ciszy i on do mnie pisze, no pozdrów. Typ się nie poddaje, nie? Ja mu nic nie odpisuję, on pisze, ziomek, jesteś moim idolem, możesz mnie pozdrowić? Nie opiszę. I on pisze, ty kurwo jebana, jaki masz problem, nie możesz mnie pozdrowić? Ty bardziej nie odpiszę. Jest chwila ciszy i on pisze, przepraszam. No pozdrów! Jakie wahania nastrojów podczas jednej wiadomości. W końcu nic mu nie odpisałem, napisał do mnie ostatnią wiadomość. Napisał do mnie, będziesz coś chciał. Ktoś z was może do mnie pisał kiedyś? Tak! Kto? Jak masz na imię? Nikul. Krzyknął i usnął. Tak! A co pisałeś? Pozdrów mnie. Aha, to ty, kurwa, no. To przepraszam, że nie odpisałem, ziom. Dobrze, w takim razie płynnie przejdziemy do mojego ulubionego segmentu, czyli przypierdalanie się do ludzi w pierwszym rzędzie. Witam państwa. Pogadamy sobie. Tu jest para? Tak. Długo? Tak będziesz się porozumiewać. Długo, czyli ile? 16? Ło, kurwa, to dużo. A małżeństwo? Tak? Dzieci? Są? W sensie nie, że... Ile dzieci? Trójka dzieci. Dobrze. I... To on się pyta, tak? Kurwa. To czyim jestem ojczymem, kurwa, bo ja nie wiem... Bigo, dobrze. Okej, okay, czyli trójka dzieci. Ile ma najmłodsza, ile najstarsze? 9. I 18. 18? A jesteście ze sobą ile? Przypomnij. Kurwa! Mamy was! Mamy bankarta w rodzinie! Dobrze, okej, okay, spoko. Czyli 18. I co, nie chciał przyjść na występ? Nie. Chuj, tak, to są żarty dla dorosłych. Okej, okay, fajnie. I które wolisz? Co, twoje? Ta dwójka na pewno, nie? Okej, okay, spoczko. Ziomek, jak masz na imię, ziomek? Michał. I czym się zajmujesz? No to śmiało. Budowlanka. Czyli budujesz. Ale masz firmę, czy pracujesz w takiej? Masz firmę. A ilu masz ludzi pod sobą? Dwóch? Chuja budujesz. Dwóch. Synowie z klocków Lego, kurwa, układają sobie. Trzeci osiemnastolatek przychodził.
Okej, okay, budowlanka. A co budujesz? No zazwyczaj, jakie, co budujesz? Jakieś budynki, co budujesz? Wykończeniówka. Aha, to w ten sposób, że wchodzisz na chatę i mówisz tu krzywo, kurwa, tam krzywo. Teraz synek idź tu, a ty idź tam, a ja poczekam. Spoko i taka robota super. Czyli Michał, wykończeniówka i żona, jak ma na imię? Magda, tak? I ty co robisz? Jesteś logistykiem. Okej, okay. Czyli ty takim logistykiem, że dzwonisz do tych, co jeżdżą i mówisz ty tamto. Czyli wy po prostu macie takie power couple, że każdemu rozkazujecie, kurwa, tak? Okej, okay. No dobra, spoczko. Czyli logistyk, Magda, Michał, wykończeniówka. Fajnie, spoko. Tu też para? Nie? Tak? Czyli ona mówi nie, ty mówisz tak, jak jest. To jest pierwsza randka z Tindera, kurwa, bo ja to mogę załatwić zaraz. Okej, okay, czyli para, tak? Długo? 4,5 roku. Przy nich to jest chuj, nie? A ile wy macie dzieci? 0, okej, okay, 4,5 roku, spoko. Ziomek, jak masz na imię? Robert. I ty co robisz? Elektryka? Robisz elektryka? Czyli już wiesz, co urodzisz, koleżanko. Okej, okay, czyli w elektryce siedzisz, tak? W sensie co? Wytłumacz mi bardziej. W sensie wiem, że chodzi o elektryczność, ale jak, co, przychodzisz na chatę i jest prąd? Jest. No to chuj, co? Co? Robertowi brakuje tchu. Jakby go pokopało właśnie. Okej. Okay. Firma Insta... No? Instalacje elektryczne, tak? No dobra, a to możecie się zgrać, nie? On robi surowe mieszkania i ty przychodzisz, montujesz kontakty i jest kurwa gitara, nie? Bo to o to chodzi, tak? No, o kontakty. Dobrze. O kontakty, dobrze. Okej, okay, czyli Robert instaluje elektrykę i Emilia. Emilia, ty co robisz? W Szwecji firmę sprzątającą. Okej, okay. I co robisz tutaj? Po prostu z mobilną? Mówisz, posprzątane? Tak. No dobrze, to jest... To ja idę następne, nie przeszkadzaj mi dzisiaj. Okej, okay, ale w sensie na co dzień jesteś w Szwecji? I ty też? Okej. Okay. Dobra, czyli ze Szwecji. A co robicie tutaj? Mieszkacie? Przyjechaliście na wczasy do Poznania? Na mnie specjalnie? No kurwa, to brawka dla nich! Teraz nie mogę spierdolić, bo będzie dramat, nie? Do Szwecji jechaliśmy, a ten co? O kutasach. Okej, okay, czyli... Co? Zwracam wachę? Ze Szwecji samochodem przyjechaliście? Okej, okay, no można, promem, nie? A, co? Inaczej kwarantanna. Okej, okay, dobra. Czyli tak, czyli Robert instaluje elektryczność i, przepraszam, imię mi przypomnę, Emilia. Emilia, ekipa sprzątająca w Szwecji. Jaka miejscowość? Sztokholm, czyli stolica, tak? Ja jestem... po geografii jestem, tak? Okej, okay, fajnie, dobrze. Dobrze, no to spoko. Tam para? Długo? 4? Okej, okay, schodzimy w dół, nie? Czyli wy 2, 1 i zaraz dojdzie. Dobra, to jeszcze tylko z wami. 4 lata, tak? Małżeństwo? Nie. Okay. I ziomek, jak masz na imię? Dawid. I ty co robisz? Mechanik. Samochodowy? Co? Ciężarówek. Że naprawiasz, jak się zepsuje. Chyba nie wiem. Ja się tak znam na mechanice. Dobra, ale masz swój warsztat? Czy pracujesz w jakimś warsztacie, czy co? Pracujesz w warsztacie, tak? Przepraszam, co? W firmie transportowej. I ty, jak coś się zjebie, to ty podjeżdżasz. I jest ten. Sprawdzasz, czy... No. Opona twarda, kurwa, nie wiem, co chodzi. Jedzie? Nie jedzie? Kurde.
A odpalałeś? Dobra, Dawid, czyli ten. Firma transportowa, ciężarówki. Małżeństwo? Pytałem? Nie. I ty jak masz na imię? Sandra? I ty co robisz? Nic? Wyśmiała, nic. I co mi zrobisz, kurwa? Czyli jesteś bezrobotna, czy po prostu w domu? W ciąży jesteś. Aha. Bez małżeństwa? Jak to? Oni coś o tym wiedzą, możecie pogadać. Okej, okay, w ciąży. Który miesiąc? Piąty. Okej. Okay. I wiecie, co to będzie? No bo nie wiadomo, co to. Dziecko. I co będzie? Dziewczynka. Okej, okay. A macie imię już? Jak? Lena. No i dobrze, i fajnie, jak ten papier. Jest taki papier, nie? Ja mam chrześniaczkę Lenę. To bardzo, chyba. Nie wiem. Dobra. Okej, okay. Czyli fajnie. Czyli podsumujemy jeszcze raz. Dawid naprawia ciężarówki. Lena... Sandra, przepraszam, Sandra w ciąży Lena. Dobrze. Z córką Leną. W sensie z Dawidem i będzie córką. Dobra. Robert instaluje ten. Elektryczność. Emilia, tak. Emilia ma firmę sprzątającą w Szwecji, w Sztokholmie, tak? Dobrze. A ilu masz pracowników? Czterech na razie. Widzisz, kurwa, ona ma czterech, a ty masz dwóch, ja. Dobra. Michał. Michał ma wykończeniówkę, firmę i dwóch synów pracowników. Dobrze. Co? I nieletnich. Dokładnie. I Magda. Magda, tak? Magda. Magda robiła. Czekaj. Logistyka. Dobrze, pamiętam. Wszystko fajnie. Okej, no to mamy tą część za sobą. Czy ktoś jeszcze chciał pogadać? Bo ja tak pytam pierwszego rzędu. Może ktoś się poczuł pokrzywdzony, że nie zagadałem. Śmiało, ktoś chce? Nie. Spoko, ziomek, że każdego wcześniej zapytałeś, kurwa. Będziesz gadał z Mateuszem? Nie? No i dobra, i odhaczono. Okej. Okay. Ten program nazywałem Masochista. Wszyscy wiedzą, co znaczy masochizm. Ja wytłumaczę tak czy siak. Masochizm to jest przyjemność ze sprawiania sobie bólu. To też ma aspekt seksualny. I ludzie się mnie pytają, Mateusz, dlaczego ten program się tak nazywa? Czy ty jesteś masochistą? Czy ty lubisz, jak cię ktoś pierdolnie? Ja mówię, że nie. No dlaczego ten program się tak nazywa? Ja odpowiadam jak gimnazjalista. No bo jak masz słowo masochista, nie, i zasłonisz pierwszą i trzecią sylabę, to zostaje socha. To jest wszystko. Nic ponadto. Jest tak, jakby Abelard nazwał swój program gimbaza, kurwa. Jestem... Bo tytuł nie jest ważny. Tytuł nie jest ważny. Nie przyszliście tutaj na tytuł. Przynajmniej mam nadzieję, nie? Że nie ma tu osób, które zobaczyły masochista w internecie i to jest coś dla mnie. Teraz gdzieś tam siedzą w płaszczu. Uderz mnie, dlaczego on gada? Uderz. Tytuł nie jest ważny. Tytuł jest ważny tylko w filmach porno. Zauważyliście, że filmy porno są jedyne filmy, gdzie w tytule jest zdradzona fabuła i zakończenie filmu? I wszyscy dalej to oglądają. W sensie, jakby Król Lew nie nazywał się Król Lew, tylko na przykład Król Lew ginie w wąwozie, zdradzony przez brata na oczach syna. I ten brat, który jest wujkiem tego syna, mówi, to twoja wina, musisz uciekać. I on, no nie, tato, tato, i tam ucieka, nie. I spotyka dwóch ziomków w dżungli, przechodzi na weganizm, bo oni tam robale, to nawet nie weganizm. I później dorasta tam i ten, i patrzy, jakaś lwica się skrada, mówi, ja ją normalnie kojarzę za dzieciaka, fajna dupa do niej, ten, jest zajebista. I ona mówi, Simba, musisz wracać, bo twój wujek chryje, odwala, nie ma co jeść.
I on mówi, dobra, spoko. I wracają, się okazuje na miejscu, że ten wujek zabił ojca. Się pożarli. Już dziś o 21:00 w jedynce. Jeżeli macie taki tytuł, to nie ma sensu tego oglądać, nie? Ale z porno nikt się nie przejmuje. W porno macie tytuł Studentka o niewielkiej masie jeździ na większym od swojej głowy. Gudem! I patrzysz na te tytuł i masz takie sprawdźmy, czy faktycznie. Nie jestem przekonany do końca. Tytuł nie jest ważny. Ale fajnie, że przyszliście, bilety dość szybko poszły, to jest bardzo miłe. Już ludzie zaczepiają. Ostatnio przechadzam się po mieście, jak jeszcze można było, nie? Wchodzę do knajpy. I teraz w restauracjach jest tak, że przy drzwiach stoi jakaś pani albo pan, którzy prowadzą cię do stolika. To nie jest kelner, to jest taki host jakby. Więc ja wchodzę i ja widzę, że typiarka rozpoznała. Bo to widać od razu, nie? Ona ma takie... Nie uwierzy mi pan. Ja mówię, słucham. Przypomina mi pan jednego sławnego stand-upera. Ja mówię, kogo? Ona mówi, Lotka, ty kurwa. Nie, nie było tak. Tak naprawdę było tak, że ona powiedziała, przypomina mi pan jednego sławnego stand-upera. Ja powiedziałem, to ja. I ona powiedziała, na bank. I mi nie uwierzyła. Nie? Posadziła mnie pod klimą, przeziębiłem się. Tak też nie było. Tak naprawdę było tak, że ona od razu powiedziała, przypomina mi pan Mateusza Soch. Ja powiedziałem, a kto to? No, taki z kabaretu. Tak też nie było. Tak naprawdę było tak, że tylko przechodziłem obok tej knajpy. Widziałem tą typiarę w drzwiach, więc zacząłem wymyślać wszystkie te rzeczy, które powiedziałem przed chwilą. Mati, jaki ty jesteś śmieszny. Więc zgłodniałem, szedłem do środka, typiara normalnie mi posadziła i czekam na jedzenie. I jakaś inna typiara do mnie podchodzi, mówi jo, pierdol, Mateusz Socha. Rzuciła się na mnie, zaczynam się ruchać. Ludzie patrzą. Ja jestem na dole, ona jest na górze, ale szybko zeszła, miała lęk wysokości. Po chwili powiedziała, dawaj do mnie na chatę. Ja mówię, nie ma problemu. I wchodzimy do niej na chatę. Się okazuje, że jej facet akurat ją zdradza. Tak. Kwas jak hu. Ona mówi... Robert, miałeś instalować elektryczność. Co to odpierdala? Jo, Emilia. A ty nie masz firmy sprzątającej w Sztokholmie i ten? Ona mówi, kto to kurwa w ogóle jest? Ja jestem Michał, ja tu mieszkanie wykańczałem i on we mnie wlazł, kurwa. I tak było naprawdę. Jest git? Czemu twoja żona wyszła, kurwa, co ty się? Ja się pytam, bo ludzie odpierdala czasami potem, nie? Kiedyś mi to wstał na występie, odwrócił się do ludzi. Wcale tak nie było! Okej. Okay. Przed tą całą sytuacją, wiemy o czym mówimy, rok temu jakoś byłem na trasie w Niemczech z Piotrkiem Zolą Żulowskim i Damianem Skórą. W ogóle najpierw menadżer do mnie dzwoni, nie? Mówi, Mateusz, jedziemy na trasę do Niemiec robić stand-up, nie? Ja tak, kurde, będę musiał wszystkie teksty przetłumaczyć, nie? Bo jak debil myślałem, że gramy dla Niemców. Dopiero na miejscu się okazało, że gramy dla Polaków i ja się wkurzyłem, nie? Bo miałem przygotowane po niemiecku wszystko, nie? Wychodzę na kozaka, na scenę. Papa, 5 euro, wie viel? Ale w ogóle ten, moja kobita, nie? Bo mam. Zapytała się mnie, jakie tam miasta w tych Niemczech przed samym wyjazdem. Ja jej opowiadam, nie? Mówi, na początku będzie Berlin i ona...
Marzy mi się Berlin. Bo czy to nie jest zbyt płytkie marzenie? Jest dosłownie obok, każdy sobie może pojechać, nie? Ja nie wiem, czy ktokolwiek w historii świata powiedział kiedykolwiek marzy mi się Berlin. Stalin, nie? Może Stalin podczas wojny siedział sobie w fotelu, marzy mi się Berlin. Tak, bo Stalin tak gadał. A mój Boże, marzy mi się Berlin. Jedziemy, ty pojedziesz tym czołgiem, ty pojedziesz tym czołgiem. Ja polecę samolotem do Warszawy, jedziemy na Berlin. Dokładnie Stalin tak gada. Ale się jej pytam, dlaczego marzy się Berlin? I ona mówi, bo w Berlinie jest taka restauracja, nie? Że jest na szczycie wieży i ona jest cała oszklona i się obraca. W ciągu 30 minut robi jeden pełen obrót i dzięki temu jak jesz, możesz oglądać cały Berlin. Ja mówię, ona zabierzesz mnie tam kiedyś. Ja mówię, kochanie, w Polsce mamy takie atrakcje. On naprawdę? Tak. Zabierzesz mnie? Pewnie. Więc kupiłem jej kebaba i wsadziłem na karuzelę. Kurde! Jak panie, podobał ci się Berlin? Takie żarty. Dobra, zrobimy mały teścik teraz, proszę. Bardzo poproszę o brawka te osoby, które przynajmniej raz w życiu dostały od rodziców w pierdol. Pianarz wstała, kurwa. Okej. Dobrze, czyli wszyscy, prawie, chyba. Teraz poproszę, niech zaklaszczą te osoby, które przynajmniej raz w życiu uderzyły dziecko. Swoje? Swoich nie bije, ale inne je. Czyli były brawka? Była pułapka, dzwonię do mopsu, bo jebał. Dużo mniej, nie? Na początku wszyscy, później 5 osób. Co się stało? Jak ja byłem mały, to można było bić dzieci, a jak jestem duży i mogę bić dzieci, to już kurwa nie wolno? O co chodzi? Nie wiem, tak, jak byłem dzieckiem, mówię, jak dorosnę będę bił. Kurwa będę bił. I nie można. Ja jestem z lat 90. Wtedy się wychowałem. I wtedy był luz, nie? Lajtowo mogłeś, w sensie... Naprawdę, nawet inni ci zwracali uwagę, żebyś bił swoje dzieci. Twoje dziecko mnie wkurwia, możesz mu wyjebać? Dobrze, przepraszam. Moja mama na przykład, jej się zdarzało od czasu do czasu, i jak się spóźniałem do domu na przykład, nie? Bo ja w wieku 7 lat dostałem klucz na chatę. Nie? To jest świetna decyzja rodzica, nie? Bardzo proszę, to jest cały mój dobytek. Pilnuj. A ja z kibla, już, żeby mi dupę podtarła. Ale tak, i miałem ten klucz. Pamiętam dokładnie ten moment, jak mi dawała ten klucz. Nie? Powiedziała tak, Mateusz, jak kiedyś ktoś podejdzie do ciebie na ulicy i zaproponuje ci cukierka, masz odmówić. Tu jest klucz do domu, w domu są ciastka. Okej, okay. Brzmi rozsądnie, nie? I faktycznie 2 tygodnie później jakiś typ do mnie podchodzi na ulicy. Chłopczyku, mały kierowniku. Masz ochotę na cukierka? Ja tak... Nie! Ale zapraszam do domu, mam ciastkę. Ja miałem ten klucz, szlajałem się po mieście. Moja mama nie wiedziała, co się ze mną dzieje, więc dała mi ultimatum. Nie? Powiedziała, że mam być najpóźniej o 19 w domu. Nie? O 19. 7-letnie dziecko. Ja nie umiałem liczyć do tylu, ale okej. O 19. I ja się zawsze spóźniałem. Zawsze. Nie? Na początku były kary. Jak się spóźnisz, masz karę na komputer. Plus, nie mam komputera. Komunia za rok, także spoko. Ale kiedyś Mielka się przebrała. Nie? W jakiś się spóźnisz? Przecież kurwa bity. Ja mówię, jak? Będziesz bity pasem. Za każde 10 minut spóźnienia masz 1 bat więcej. Okej. Okay. Ja na następny dzień wracam do domu o 19.50. Jeżeli umiecie liczyć, to jest 5 batów. Nie? I teraz akcja jest taka, że moja mama, ona nie chciała mnie bić.
Ja doskonale o tym wiedziałem, nie? Jej się serce krajało, jak musiała to robić, ale ona nie znała żadnych innych metod wychowawczych, nie? Więc jak już mnie biła, to robiła tak, żebym nie czuł, żeby mnie nie bolało, nie? Jednocześnie nie mogła sobie z tym poradzić, że to robi i płakała. To było prześmieszne, kurwa. Ja wracam spóźniony na następny dzień, ona powiedziała ci, kurwa, ty już teraz bity. Idę po pasku, a czy na poręczy od łóżka i będziesz, kurwa, bity. Ja mówię, mamo, może się jakoś dogadamy. Nie dyskutuj, kurwa, za to tyle skupiam. Ja się kładę, ona idzie po pasku. I teraz akcja jest taka, że jak dziecko jest bite, nieważne, czy go boli, czy nie, nie? Drze mordy w niebogłosy, żeby wszyscy sąsiedzi słyszeli, że patola na chacie, nie? Żeby jej było gorzej, nie? Więc ja leżę, ona podbija z tym pasem i... Raz! Ja... Coś ciebie za matka! Nie dyskutuj, gówniarzu! Powiedziałem ci, kurwa, będziesz bity! Dwa, ja... Nie wiesz, że mnie to boli? Mnie też to boli! Trzy, ona mnie głaszcze po dupie, ja nic nie czuję, kurwa. Już zacząłem się wkurwiać, zacząłem ją motywować. Mówię, mamo, jeszcze dwa pasy, dasz radę. Jestem ogromną matką, cztery. Jesteś zajebista, wyjdź poza strefę komfortu, jeszcze jeden pas. No pięć. Ja wstaję. To było odświeżające. To co, mamo? Widzimy się jutro wieczorem. Więc tak mnie mama biła. Mój ojciec natomiast, on nigdy nie groził mi biciem, nie? Mój ojciec bił tak bardziej, tak na spontanie. Mój ojciec wyznawał takie bicie carpe diem, tak. Mój ojciec mnie bił tylko jak wyprowadziłem go z równowagi, a to dosłownie było moje hobby, nie? Bo on się tak śmiesznie denerwował. Ja mu coś gadałem. Było bardzo śmieszne. Ale kiedyś dostałem... najdziwniejszy pierdol od ojca w życiu, nie? Pamiętam, miałem 13 lat i pamiętam, że to była sobota, bo u nas w sobotę był dzień sprzątania na chacie, nie? Każdy musiał rano wstać, posprzątać, tak jak pewnie każdy, u każdego. I ja miałem pecha, bo tego dnia leciała powtórka filmu z dnia poprzedniego i ten film to było Wejście Smoka. Nie wiem, czy widzieliście Wejście Smoka. W skrócie opowiem, to jest film z 73 roku, film akcji, gdzie główną postać gra Bruce Lee. I on jest zajebisty w kung fu, najmniejszy przy okazji i rozpieprza każdego, nie? I ja widziałem ten film kilka razy z moim ojcem i on za każdym razem, jak go oglądał, wstawał i zaczynał naśladować te ruchy, nie? Ja mówię, będą problemy z tego. I miałem pecha, bo tego dnia obejrzał ten film, jak ja byłem w pokoju. Wszedł do mojego pokoju z miotłą. Posprzątaj w pokoju. Zaraz posprzątam. Możesz wyjść z pokoju? Stań do walki. Ja mówię, co stań do walki? I mówi, nie będę stawał do walki. I zajebał mi z kija. Dlaczego mnie bijesz? Stań do walki. Jak stanę do walki, wyjdzie z pokoju? Si. Ja wstaję i on, ukłoń się przed walką. Mówi, nie będę ci się kłaniał, ten zaczyna machać, ten waki. Ja mówię, że randol mi rozwaliłeś, co ty robisz? Ukłoń się przed walką. Jak się ukłonię, wyjdzie z pokoju? Si. Ja mówię, nie wierzę, że to robię. I mi znowu zajebał, nie? O, dlaczego mnie bijesz? Nigdy nie spuszczaj wzroku z przeciwnika. I wyszedł z pokoju. Ja od tamtej pory żyję w strachu, że on kiedyś obejrzy 50 twarzy Greya. I mnie wyrucha, bo nie posprzątałem w pokoju. Ale trzeba było sobie radzić za dzieciaka, nie? Pamiętam, w sensie, wiecie, jak ktoś ci zaczepiał na podwórku, jak byłeś mały, nie mogłeś być do starych, nie? Byłeś lamusem wtedy. Trzeba było sobie radzić. Ja zostałem wychowany na jednej ripoście, która zawsze działała. To była riposta pod tytułem Chyba ty. Niesamowicie dobra riposta. Jesteś głupi, chyba ty. Zajebista. Ja zawsze to mówiłem, zawsze wygrywałem, aż do momentu, kiedy nie zacząłem nosić okularów. Bo był taki okres w moim życiu, że nosiłem okulary. Później je zgubiłem, starzy powiedzieli, będziesz ślepy, nie mam pieniędzy.
Ale nosiłem okulary i wszyscy na podwórku zaczęli na mnie mówić okularnik. Standardowo okularnik. Więc jak ktoś powiedział do mnie okularnik, ja już nie mogłem powiedzieć chyba ty do typa, który nie ma okularów. Wtedy jestem idiotą. Więc poszedłem po radę do mamy. I to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić za dzieciaka, nie? Pójść po radę do mamy, jeżeli chodzi o przepychanki na podwórku. Bo mama ci nie powie. Mama to nie jest ojciec, mama ci nie powie jak ojciec. Musisz go złapać jedną ręką za gardło, drugą wsadzić mu pięść w dupę tak głęboko, że posmyrasz go po migdale, on wtedy kichnie, ty powiesz alergik i rozjebany. Mama ci tego nie powie. Ale ja nie wiedziałem. Więc poszedłem do mamy, mówię, mamo, mówię na mnie okularnie na podwórku, co mam robić. I moja mama powiedziała, Mateusz, jeżeli jeszcze raz ktoś na podwórku nazwie cię okularnik, powiedz do niego, zazdrościsz? No mi to rozjebało łeb. Nie? Ja nie miałem powodów, żeby wątpić w tą kobietę. Przecież to jest moja mama, ona wie przecież, nie? Ja byłem pewny, że ja rozjebię tym podwórko. Ja już miałem cały plan. Pójdę na podwórko, typ do mnie powie okularnik, ja mu powiem, zazdrościsz. On pada na ziemię, ziomkowie się z niego śmieją. Jak jeszcze będzie próbował wstać, coś mi dopowiedzieć, ja powiem, chyba ty. I rozjebany, koniec. Na dwa baty go wezmę, nie? Idę na podwórko, na kozanka. Typ do mnie krzyczy, okularnik, słyszałem, że twój stary cię posuwa. Zazdrościsz? On mówi, nie, powinien posuwać twoją starą, chyba ty. I pomogło. Już nie mówili okularnik, tylko pizda mówili. Tak, ale jestem pizdą, nie? Ostatnio zdałem sobie sprawę. Jak jestem na przykład sam na sam ze swoją kobietą, jestem totalną pizdą. Ja zmieniam głos. Kumacie to? Ja nie gadam tak jak teraz z wami. Jak z kolegami jestem, to gadam normalnie, nie? Tak jest, dzisiaj, bez dup, melanż, wuuu, tak jest. Tak gadam z kolegami. Dzięki chłopaki, dzięki, że mnie odwieźliście, na razie, trzymajcie się, na razie. I zamykam za sobą drzwi od mieszkania. Jest, a gdzie jest moja stokrotka? O Boże, taka piękna leży, Mati idzie tulić, tulić. Jestem totalną pizdą. I te wszystkie kłamstwa. Ona się pyta, jak było z chłopakami? Chujowo. Bo nie było tam ciebie. Oni są jacyś dziwni, nie mają planów na życie i w ogóle. A ty masz jakieś plany? Tak, bo ja bym chciał być do końca życia z tobą. Z tym pizdą, totalną pizdą. Zaczynam się przejmować jakimiś pierdołami, nie? A on mówi, jutro miałam mieć wolne, ale jednak jadę do pracy. Dlaczego? Będę sam w domu? Co ja będę robił sam, mając internet, chusteczki i nawilża? Jestem pizda. Ale mówi się, że szukasz kobiety na wzór swojej matki. Tak się mówi. W sensie, bardzo często to słyszałem, że jeżeli wiecie, masz partnerkę i mamę i te cechy są wspólne, będzie git. Ja szukam tych cech między moją mamą a nią. Przykłady, nie? Standardowo. Przykład. Moja mama świetnie jeździ samochodem. Moja kobieta nie. Ostatnio jechaliśmy z Wrocławia do Katowic autostradą. Wiadomo, na autostradzie ograniczenie 140, nie? Ale ona prowadzi. Więc jedziemy lewym pasem 90. Ona zmienia całą organizację ruchu, nie? Ja mówię, kochanie, lewym się wyprzedza. Przecież wyprzedzam. I z prawej strony tir. Ja mówię, co my się kurwa cofamy? O co chodzi? Jechaliśmy w nocy i wyskoczył zając. Czasami się tak zdarza, wyskoczył zając. Zające też są dziwne, nie? One wyskakują na autostradę jak na spacer. Kic, kic. Widzą auto. O, samochód. On dosłownie chce się bić z samochodem, nie? Więc go przejechała. W sensie, no... Nie żeby mu pokazać, że jesteśmy lepsi, tylko no nie było innej opcji.
Nie? Pojawił się nagle, nie było tyle czasu, jakby próbowała go ominąć, zabiłaby i nas, i zająca. Ale świetnie sobie z tym poradziła, nie? Bo jedzie i ma coś takiego. Zając! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja mówię, zabiłaś go. Nie widziałem. Zajebisty sposób. Zajebisty sposób. Moja mama nigdy by tak nie zrobiła. Moja mama patrzyła głęboko w oczy tego zająca, jakby go przejeżdżała. Zatrzymała się, zabrała, wypchała, powiesiła na ścianie. I codziennie go przepraszała za to, że go zabiła. Wiem, bo tak zrobiła z dziadkiem. Same różnice między nimi. Innym razem to ja prowadzę samochód, nie? Ona siedzi na miejscu pasażera. I zadzwoniła jej mama. Słuchajcie, kochani, zrobiłem dla was sos boloński. Przyjedźcie, zabierzecie sobie garnek sosu bolońskiego. Kupicie makaron, zrobicie spaghetti. Ja mówię, spoko. Tylko, że jesteśmy w Katowicach. Ponieważ ona jest z Katowic, jej mama jest z Katowic. Ja nie jestem z Katowic. Więc ja nie znam drogi do mamy na pamięć, nie? Więc nastawiam nawigację, nie? I tu są schody. Po co ci nawigacja? Przecież ja znam drogę do mamy. A ja nie znam drogi do mamy. A ja cię poprowadzę. Ja ci nie ufam. Bo ja nie chcę, żeby ona mnie prowadziła. Ja jestem przyzwyczajony do tego typa z nawigacji, nie? On jest zajebisty. Ja sobie wyobrażam, że on siedzi gdzieś na chmurce z cygarem. Na najbliższym skrzyżowaniu skręć w prawo. No nie ma problemu, czasami się pomylę, pojadę w lewo. On się nie denerwuje. Zawróć. Jest zajebisty. Ja mam czas, oglądam sobie park. Jedź dalej prosto. Nie ma problemu, Andrzej. Po lewej widzę burdel. Jesteś na miejscu. Jest zajebisty. A z nią to jest wycieczka krajoznawcza. Nie. Teraz w prawo albo nie. W lewo albo nie. W prawo. Zając, zamknij oczy. Moja mama się nie odzywa. Ona siedzi na miejscu pasażera, twarz w telefonie, nie patrzy na drogę, na mnie. Zero kontaktu. Aż czasami jest mi przykro, nie? Ostatnio z nią jadę, mówię, kiedyś się zemszczę. Ostatnio jadę i z daleka widzę próg zwalniający, nie? Ona w telefonie, robimy to. Nie róbcie tego, jest krzywda dla waszego auta, nie? Ale ja zrobiłem. Przyspieszyłem i wiecie, co jest, jak przyspieszysz przed progiem zwalniającym, nie? Ona z telefonu, co się stało? Ja mówię, mamo, przyjechałem dziecko! To się zatrzymaj, ale ja piłem! To spierdalaj! Mówię, co? Żartowałem! No ty jesteś głupi, nigdy nie kazałabym ci uciekać! Na bańcu popatko, jest. Same różnice między nimi. Moja mama ostatnio walnęła sobie make-up permanentny. Ona już się poddała. Stwierdziła, dzisiaj będę miała ten sam wyraz twarzy do końca życia. Przepraszam, ja nie wiem nawet. A moja kobieta nie, ona sobie lubi, nie? Ostatnio oglądała jakiś filmik, taki około make-upowy, pokazywała mi ten filmik. I na tym filmiku dziewczyna wraca pijana do domu ze spotkania z koleżankami. Totalnie nawalona, nic nie potrafi ogarnąć, więc jej facet przed snem zmywa jej makijaż, nie? I ona patrzy na ten filmik, patrzy na mnie i mówi, Mati, jak on dba o jej cerę. I mówi, on nie dba o jej cerę, on chciał się upewnić, czy to ona. Dziewczyny zdały się tak malować, że nie ogarniesz, nie? Tak, kiedyś poszliśmy na imprezę, ja z nią. Ona się wcześniej pomalowała, zrobiła sobie trwałą. I skończyło się tak, że przez pomyłkę wyruchałem. Klauna, kurwa, bo nie miała. Mogłeś się spodziewać, że to nie ona, nie? Mówi, zrób mi loda, ją. I z kutasa zrobił mi jamnika, nie? Zaczął uciekać. Poszli się na skórce od banana i mówię, to ona, to na pewno ona. Ja się tam czepiam tej swojej kobity, ja ją lubię. Ale ma swoje wady, nie? Bo na przykład sika pod prysznicę. Dziś ja wiem, że wszyscy to robimy, ale ona sika jak jest ze mną.
I to też nie jest tak, że wiecie, że ona jest pod prysznicem, ja się tam zakradam, nie? Skakuję, mówię, a co to za bestia to wpadła? I ona, nie. Na odwrót. Ja jestem pod prysznicem, ona wchodzi mi pod prysznic, poczuje tylko wodę, jest... Mati, siku. Ja mówię, to wyjdź, jest kibel obok. Ale ja nie wytrzymam. Ja nie mieszkam na 200-hektarowej posesji, gdzie wychodek dla kobiet jest po drugiej stronie. Kurwa, tu jest kibel, idź, ale ja nie wytrzymam. Wypierdalaj stąd. I ona... I szcza. I to jest gruby strumień. Z konkretne ciśnienie. Widzieliście kiedyś, jak kobieta sika na stojąco? Kurwa, jak miała odlecieć. Ja jej normalnie listwy do cięcia podkładam. Ona lata po tej kabinie, jakbym kauczukiem w środku pierdolną. Ja nie mogę mieć problemu, nie? Ja muszę się uśmiechać. Dziękuję, kochanie. Jestem ciepły na twarzy, dziękuję. Ja kiedyś też się załatwiłem pod prysznicem i ona miała problem z tym. Moja wina, że się posizna na gównie. Moja mama natomiast... Nie ma prysznica. Ale ma wannę. To mi wie, co ona tam robi, nie? Może siedzi i... Tak po bokach. Teraz mama myju, myju. Dobrze. Więc co? A, jedziemy po to spaghetti, nie? Sobie na pół godziny zjechaliśmy tam. Ale tak, jedziemy po to spaghetti, odebraliśmy garnek od mamy, nie? Jej. I ona trzyma ten garnek gorący na kolanach, nie? Bo mama tak powiedziała, nie? Trzymaj na kolanach, to się nie wyleje. Na podłodze wałcia jak postawisz, na pewno się wyleje, nie? Na kolanach się, kurwa, nie wyleje. Bo tak działa fizyka, ja nie wiem na jakiej zasadzie. Ale okej, więc jedziemy i pod samym domem mieliśmy kolizję. Opowiem wam, jak to wyglądało, żebyście nie myśleli, że to moja wina. Nie moja wina. Jest normalna droga, nie? Jest jeden pas w tą stronę, drugi w drugą. I po tej stronie jest budynek, w którym mieszkamy, a po tej stronie jest taki przydrożny parking. Taki, wiecie, że każde auto sobie zjeżdża od razu, prostopadle do drogi sobie stoją obok siebie. I ja widzę, że jest miejsce, więc daję sobie kierunkowskaz, nie? I nie zjeżdżam od razu w prawo, bo są auta, nie? Nie miałem tyle miejsc. Robię malutki łuk na lewy pas, żeby nie robić tego na dwa razy. I typ, który jechał za mną, zwariował. On nie wie, co się wydarzy teraz, nie? Ten typ chyba teraz będzie jechał pod prąd, kurwa, ja nie? Więc ja zjechałem i on we mnie... Mnie zarzuciło w jego kierunku. Jestem w szoku. Ale uderzył od strony pasażera. Muszę sprawdzić, czy ona żyje. Nie? Powoli skręcam głową w prawo. I na początku widzę karoserię, która jest ujebana cała w coś. Pierwsza moja myśl, rozjebało jej mózg na pewno. Nie ma sensu patrzeć dalej nawet. Nie? I patrzę dalej i widzę ją. I żyje, ale syczy. Coś się popsuło. Ona siedzi... Upierdolona cała w sosie, wszędzie. Dramat. A u mnie, na mnie ani kropelki, nie? Jak na złość, kurwa. Aż szukałem. Nie, no mam gdzieś. Mam, brudny jestem. Ja widzę, jak typ wychodzi z auta, zaczyna machać łapami. Odszkodowanie się należy, odszkodowanie. Myślał, że to nasza wina, nie? I ona w tym momencie łapie za klamkę. Ja mówię, ja jebie, co się wydarzy teraz. Wychodzi z auta, stoi obok auta, upierdolona. To wygląda, jakby flaki wychodziły, nie? Morda jakby wjebała tego zająca, którego przejechała wcześniej. I idzie do typa, kulejąc.
Typ pobladł. Ja widziałem, jak zaczął się cofać. Odszkodowanie, odszkodowanie. Ona się zatrzymuje, bierze głęboki wdech. A co ty, kurwa, nie wiedziałeś, że ustąpić masz? Co ty myślisz, że oczu nie mam? Odszkodowanie ci się należy. Chuja ci się należy, rozumiesz? Ja mówię, ja pierdolę, babcia? Mówi się, że szukasz kobiety na wzór swojej matki. U mnie działa to co drugie pokolenie najwidoczniej. W panice zadzwoniłem do siostry, nie? Mówię, Agata, czy twój facet nie przypomina ci dziadka? I ona po chwili ciszy mówi, ja pierdolę. Wczoraj go przełapałem, jak walił konia w korytarzu. Po teleekspresie, po teleekspresie. Ale zadzwoniliśmy na ubezpieczenie, przyjechał rzeczoznawca, nie? Ja w ogóle, dla mnie to jest śmieszna nazwa zawodu, nie? Bo ty wiesz wszystko o typie. Rzeczoznawca. Czymś zajmujesz? Jestem rzeczoznawcą. Na czym się znasz? Na rzeczach. Co to jest? Krzesło. Bardzo dobrze. To głośno. Super. Ale tak, przyjechał. Wiadomo, są konkretne działki. To musiał być rzeczoznawca od aut, żeby przyjechać i ocenić szkodę auta. Nie? I przyjechał. Ja nie wiem, czy mieliście styczność z taką osobą, jak rzeczoznawca od aut, ale on się zachowuje jak Mirek, handlarz aut, nie? Tylko że ma marynarę. To jest jedyna różnica. Nie? On przyjeżdża na miejsce i jest od razu akcja. Pierdolnięte było. Będzie bite. Mówię, ziomek. Tu jest moja kobieta, tu jest mój samochód. Ja mówię, czy on potrzebuje chusteczki? Oni tak mają, nie? Oni na coś patrzą, jest... Mi się wydaje, że to jest jak w Żabce, nie? Że skanujesz towar, jest... I są wszystkie informacje na ten temat. To ma dokładnie tak samo, on patrzy na coś, jest... I to jest wchłonięte, to jest zaksięgowane we łbie. Mi się wydaje... Bo ja mówię, może dam mu chusteczkę. Ja mówię, nie, bo jak się wysmarka, będzie miał niepełne informacje. Nie? Czy on jak kichnie, to jak pies, on nie wie, gdzie jest. Psz! Na końcu się cofa, patrzy na całe auto. To będzie jakieś około, mniej więcej. Mi słownik z synonimami pi razy drzwi, pi razy oko, szacunkowo, orientacyjnie, jakieś 800 zł. Szacunkowo to może pójść 9 tysięcy w górę, w dół, nie wiem. No i ten pan się zna na rzeczy. Szkoda, że go wcześniej powstrzymałem, by ocenił moją kobietę, by wiedział, za ile pierścionek kupił. Tak, bo już się oświadczyłem, nie? Już musiałem. Mama mi kazała. Wzięła mnie na bok, powiedziała, masz się oświadczyć, bo będziesz bity. I się oświadczyłem. Wiesz, co jest najgorsze, że jak się jej oświadczałem, ona wiedziała, że ja się jej oświadczę, nie? Moja mama jej powiedziała. Ja byłem jedyną niewtajemniczoną osobą. One już między sobą wszystko dogadały. Termin, DJ, zaliczki popłacane. Ja mówię, co się dzieje? Ona jeszcze ogarnęła termin na rok i parę dni w przód. Termin ślubu, nie? Na rok i parę dni w przód od zaręczyn. I mija kilka dni i ona się dziwnie zachowuje. Ja mówię, o co ci chodzi? O nic. Okej, okay, ten dzień będziemy się napierdalać. O co ci chodzi? O nic. O co ci kurwa chodzi? Za włosy do kutas, żartuję. A ja chciałbym fajnie powiedzieć. Wie, o co ci chodzi? I ona mówi, bo zapomniałeś. Ja mówię, o czym? Że dokładnie za rok mamy ślub. Nie wiedziałem, że to też wstecz działa. Przepraszam, zapomniałem o naszej minus pierwszej rocznicy ślubu, kochani. Co to jest za akcja? Wiesz co, dokładnie 2 lata temu się nie znaliśmy, a ja byłem na kurwach. Przepraszam, że cię nieświadomie zdradziłem w naszą minus 3. rocznicę ślubu.
Już jestem po ślubie. Już jestem po ślubie, nie? To nie miało tak być. Ja miałem wypuścić ten program jako narzeczony, a to w ogóle się porobiło. Tak, ale jestem po ślubie, ale w następnym programie wszystko wam powiem. Zaręczyny. Kawalerski. Ślub, rozwód, kurwa, wszystko wam powiem. Najgorsze jest to, że miesiąc temu zgubiłem obrączkę. Ona jeszcze nie wie, nie? Ja po chacie chodzę jak kelner. Witam panią, w czym mogę pomóc? Nie wiem, gdzie ona jest, będę musiał kupić, nie? Nie wiem, gdzie zgubiłem. No gdzieś zgubiłem, nie wiem gdzie. Utknęła w piździe innej, żartuję. Lubię ten żart, fuj. Ale wiem, że mniej więcej 10% sali, głównie kobiety, ma takie, jak on mógł? Będą myśleć o tym dzisiaj pod prysznicem. Jak on mógł? Ping. A co to jest? Mateu! I ona chce mieć dzieci. Wiecie, jak mi powiedziała, że chce mieć dzieci? Hit. Leży przytulona romantycznie. Mówi, Mati. Jakbyśmy wpadli, to bym nie usunęła. Jak można tak piękną rzecz powiedzieć w tak chujowy sposób? Jest gadka o płci standardowo, nie? Co byś chciał? Synka, córkę, co byś chciał, jakby to Pokemony były, nie? I u mnie jest tak, że ja na przykład na pierwsze dziecko, tak sobie wymarzyłem, chciałbym mieć syna, nie? Ona z kolei chce mieć córkę. Ja się jej pytam, dlaczego ona chce mieć córkę. I ona mówi, bo dziewczynki są takie słodkie, ja ją ubierała, czesała, kokardki we włosy. Ja mówię, no Pokemon, jak chuj. Jigglypuffa chce mi urodzić. Się okazuje, że jestem dojrzalszy tutaj, nie? I ona pyta, dlaczego ty chcesz mieć syna? Mówi, żeby ruchał te dziewczynki z kokardkami. Po to chcesz mieć syna? Po co? Ale można wpłynąć na płód dziecka, nie wiem czy wiecie. Można wpłynąć, mój kumpel lekarz mi o tym powiedział. Ja później sprawdziłem w internecie, czyli to musi być prawda, nie? Ogólnie jest tak, wytłumaczę wam, na czym polega zapłodnienie, jak to wygląda. Przypomnijmy sobie wszyscy po prostu. Facet w jądrach ma plemniki. I one dzielą się na dwie grupy. Są męskie plemniki z chromosomem Y i żeńskie z chromosomem X. I teraz raz w miesiącu kobieta ma owulację. Mniej więcej 7 dni po zakończeniu miesiączki, nie? Pojawia się, tu jest różnie oczywiście, ale mniej więcej wtedy pojawia się jajeczko, nie? I wtedy jest stosunek seksualny, plemniki sobie płyną. I w zależności, czy męski plemnik będzie pierwszy w jajeczku, czy żeński, to będzie chłopak albo dziewczyna. I teraz tak, jak chcesz mieć syna, musisz uprawiać seks w dzień owulacji albo od 1 do 2 dni przed owulacją. Ważne, żeby to było blisko owulacji, ponieważ męskie plemniki są mniejsze, są szybsze, nie? Każdy z nich to jest taki kuczaj, kurwa, zapierdala. Odrobinę mniejszy kuczaj. Więc w 80% przypadków wtedy męski plemnik będzie pierwszy na miejscu i będzie syn. Natomiast jak chcesz mieć córkę, musisz uprawiać seks 3 do 5 dni przed owulacją, jeszcze wcześniej. Ponieważ żeńskie plemniki są większe, są wolniejsze, ale też dłużej żyją. Tak, to jest na tej zasadzie. Jak uprawiać seks kilka dni przed owulacją, to męskie plemniki są pierwsze na miejscu, ale jeszcze nie ma jajeczka, więc się rozpierdolą o ścianę, nie? I dziewczyny sobie, kurwa, na gotowe przychodzą. Wypierda. Teraz ja. Jest jak w życiu, nie? Jak w życiu. Ty umrzesz, ona dalej, kurwa, rentę ciągnie. Przepraszam, Tomas. Za dużo. Ale zobaczcie, jaki jest żywot plemnika. Tak sobie myślałem o tym ostatnio. Przy jednym wytrysku jest około 500 milionów plemników. I każdy z nas był kiedyś jednym z tych plemników, nie? Czyli masz szansę 1 na 500 milionów, że nie umrzesz dzisiaj na zawsze, nie? Tylko się urodzisz, będziesz toczył życie. 1 na 500 milionów. I też nie zawsze. Czasami szanse są zerowe. Czasami jesteś jednym z tych plemników, pechowców, że wyskakujesz z penisa i jest... Chusteczka wali u konia, ja pierdolę. Jesteś zmarnowany na chusteczkę, nie macie, nie? Zobacz, ile warunków musi być spełnionych, żebyś chociaż miał tą szansę 1 na 500 milionów. Po pierwsze, musisz uprawiać seks. To jest najtrudniejsze.
Do tego seks z kobietą oczywiście. Ona nie może mieć, nie może brać tabletek, nie? Ty nie musisz mieć gum. Ona musi mieć owulację blisko tej daty. Ty musisz dojść. To jest najłatwiejsze akurat. Jeżeli te wszystkie warunki są spełnione, wszyscy są zdrowi i są sprzyjające wiatry, dopiero wtedy masz szansę 1 na 500 milionów. To, że my tu jesteśmy farciarzami jak chuj. Ja nie wiem, jak mi się udało, nie? Jak to się stało, że ja wygrałem ten wyścig, nie? Czy im po drodze żarty opowiadałem, się wypierdalali? Kurwa, nie wiem, co się wydarzyło. Ale zobacz, że jesteś plemnikiem, nie? Jesteś w jądrach. Wyobrażasz sobie? Jak typ nie rucha 2 tygodnie, tam jest dramat. To jest tramwaj w Chinach o 15, oni są wszyscy sini. Jedyne, co widzisz jako plemnik, to jest tył głowy innego plemnika. To jest to, co widzisz. Albo moszna, bo jesteś tym zewnętrznym frajerem, masz moszne na mordzie. Jak są wypustki na jajach, to są nosy plemników. To jest w ten sposób. I one się tam cisną, jest dramat. W pewnym momencie jest takie... Chyba się rucha. Pojawia się dziureczka i wszystkie plemniki tam się pchają. Jak facet ma słabego kegla, to jest... Nie, jak wy dochodzicie, ale... Mati, wszystko okej? I czasami to nie jest chusteczka, albo brzuch, albo dla szczęśliwców twarz. To było śmieszne, nie? Jak plemniki leciały na twarzy. Ja pierdolę, jaka brzydka, Boże. Czasami wypływają na głębsze wody, jest takie... Ja pierdolę. Gdzie my jesteśmy? Stanowski! Gdzie płyniemy, tam płyniemy. Płyną. Mi się wydaje, że plemniki gadają między sobą, się zaprzyjaźniają, nie? Skąd jesteś? Z lewego jądra? Ja z prawego. Słyszałem, że mają chujowy socjal. No, troszeczkę. Byś chciał zostać, jak dorośniesz? A, jakaś wykończeniówka z 2 synami, kurwa. Dopływają na miejsce, zatrzymują się, pojawia się jajeczko i co to jest? Nie wiem. Weź sprawdź, spierdolaj to idź. I zawsze wychodzi samiec alfa. W każdym stadzie jest samiec alfa. W tym przypadku był to Michał. Wychodzi, mówi, tak jest! Z tym, z pędzlem, kurwa, i z... Ujebany tu tą tapetą, wszystko. Teraz ja, jak wasz lider, wasz przyjaciel, sprawdzę, o co chodzi z tym jajem. Czy nie trzeba tam naprawić, pomalować, nie wiadomo. Wrócę i opowiem, obiecuję. I on płynie w zwolnionym tempie. Jest taka podniosła chwila. Inne plemniki śpiewają. Semper crescens, aut crescens, vita de te stabili. I on wpływa do jajeczka i takie przeszklone drzwi się za nim zamykają. Uff, o kurwa, niewyremontowane mieszkanie. I te plemniki powołają dookoła. Mają tak... Michał! My umieramy, Michał! I on... O nie! Dlaczego? Będę sam w jaju! I obserwuje, jak wszyscy jego przyjaciele umierają. Dlatego jak dziecko się rodzi, to płacze. Biologia z Matim, uczcie się. Dobrze. O moich ziomkach też coś opowiem. Mam na przykład takiego ziomka, który ma krótszą nogę. Nie? Tak się urodził i całe życie wszyscy się z niego śmiali, że ma krótszą nogę. My na niego mówiliśmy polonez. Nie? Bo...
Jak była studniówka, to tylko on nie musiał ćwiczyć kroków, jakby wiedział, co było. Całe życie wszyscy się z niego śmiali. Więc on jako dorosły człowiek siedział na chacie i chlał. Nie wychodził z domu. Nie jest wam głupio teraz, że się śmialiście przed chwilą? Tak, siedział na chacie i chlał. Więc ja jego kumpel poszedłem do niego. Mówi, stary, nie możesz tak robić. Musisz wyjść do ludzi, nie możesz siedzieć i chlać. Wyjść do ludzi. Powiedziałem, noś swoje wady jak tarczę. Tak się mówi. Ja nawet nie wiem, co to znaczy. Ale tak się mówi. Noś swoje wady jak tarczę. Jego noga jest wadą. Nie wiem, w jaki sposób miałbym to pomóc. Ale mimo wszystko myślałem, że mu to pomoże. Że go to podniesie na duchu. Że wiecie, że będzie pewny siebie. Wychodził do ludzi teraz na kozaka, nie? Mam krótszą nogę. I wszyscy, masz krótszą nogę. Tak? Chcesz się ścigać? Dawaj, tylko przy krawężniku rozjebie cię, kurwa, dalej. Myślałem, że mu to pomoże. I w sumie mu pomogło, tylko że źle mnie zrozumiał. On teraz wychodzi do ludzi, jestem alkoholikiem. Mówię, nie ta wada, jest. Inny ziomek. Mam na przykład takiego ziomka, który nigdy nie miał powodzenia u kobiet. Nie? Żadnego nie chciała, nigdy. Z jakiś czas temu stwierdził, że pójdzie do klubu gejowskiego. Sprawdzi, co w trawie pisze. Poszedł do klubu gejowskiego. Parę dni później do mnie dzwoni, mówi, stary, byłem w klubie gejowskim i nawet geje na mnie nie lecą. Ja mówię, nawet? Nie pojebało ci się z przede wszystkim gejem? Przede wszystkim. Jakby, bo dlaczego mieliby na ciebie lecieć? Geje, oni są zawsze ładnie ubrani, wyprasowani, pachnący, ogólnie atrakcyjni. Mi się wydaje, że homofobia u facetów to może być wynik czasami nawet jakiejś zazdrości albo zawiści. Sam się kiedyś na tym sparzyłem. Kiedyś w liceum miałem nauczyciela od polskiego, który był piękny. Długie czarne włosy. Oprócz tego, że był nauczycielem, grał w piłkę nożną i reklamował bokserki po godzinach, nie? No on musiał, to nie był, normalnie to jebany, nie? Mój nauczyciel, ja widziałem te reklamy. Tu pakiet, sztos. Jeszcze miał taki głos, że jak on nam czytał poezję na lekcjach języka polskiego, ja musiałem w międzyczasie gadać ze swoim kutasem. Mówię, siedź kurwa, nie wstawaj, siedź! I wszystkie dziewczyny w całej szkole się w nim kochały, wszystkie. Więc wszyscy faceci w całej szkole mówili, on jest gejem, dziewczyny, on jest gejem. To była nasza linia obrony, nie? Bo był przystojny albo coś. I chcieliśmy zwrócić na siebie uwagę. Nie? I zauważyłem, że u kobiet nie ma czegoś takiego. Nie mam do takiej zawiści. Bo też miałam piękną nauczycielkę. Piękna. Blond włosy. Cycki. Skupmy się na nich, ponieważ... To była aż przesada, kurwa. Jak ona wstawała, powinna się od razu wpierdalać do przodu. Były tak... Chodziła ponętnie po klasie, jakby czacza tańczyła bez przerwy. Kto rozwiązał zadanie? I wszyscy faceci... Ja mam pani Joasiu, zapraszam. Tutaj proszę podejść do zeszytu, zajrzeć, bardzo proszę. I ona podchodziła. Ja nawet nie patrzę w zeszyt, nie? Tylko te dwie buły. Ona, Mateusz, przecież ty nie masz zadania. Nie ma? Jaka gapa, myślałem, że ma. Przestań się popisywać, bo zaraz postawię ci pałę. Za późno! I żadna dziewczyna w całej szkole nie patrzyła na nią i nie mówiła, ona jest lesbijką. Nie było takiej sytuacji. Bo mi się wydaje, że każda kobieta w jakimś mniejszym lub większym stopniu jest lesbijką. I już tłumaczę. Bo u facetów jest jasna sprawa, nie? Jak jesteś facetem, to albo kochasz penisy, albo ich nienawidzisz. Nie ma nic pośrodku. Nie ma nic pośrodku. Nie ma czegoś takiego, że ja lubię tylko grzybka do buzi. No kurwa, nie ma. Możesz całego? Nie, nie, tylko grzybek. Nie ma. A u kobiet to jest tak... Jestem przekonany, że na tej sali część kobiet, nie wszystkie, ale część, pewnie jakaś mała grupka, przynajmniej raz w życiu, całowała się ze swoją koleżanką. 100%. I są dwie sytuacje takich zachowań. Pierwsza, są najebane na imprezie, się dobrze bawią, nie? Woo! Jesteś moją ulubioną! Psia, psie!
shot up, Shapsi. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Kocham cię, Shapsi. Powiem ci, że takie dwie jak nas dwie, to nie ma ani dwie. Ty jakiś dwóch typów na nas patrzy. Tak, właśnie. Dawaj bądźmy wariatkami. Co ty gadasz? Dawaj się przeliżemy. Dobra. Przeliżę. U facetów nie ma takich sytuacji, kurwa. Nie było sytuacji, że jestem z ziomkiem na klubach, widzę, że dwie dupy nas obczajają. Mordo. Kurwa, nigdy nie było takiej sytuacji. Albo inna sytuacja. Druga, jak jedną rzucił chłopak, druga ją pociesza, nie? Dlaczego on mnie rzucił? Czy ja jestem dla niego niewystarczająca? Nie, ty jesteś zajebita. On po prostu jest tchórzem, który nie mógł ogarnąć, jak jesteś zajebita. Dlatego uciekł. Faceci są chujowi, tak są chujowi. Dawaj, bądźmy buntowniczkami. Co ty gadasz? Dawaj się przeliżemy. Dobra. U facetów nie ma takich sytuacji. Nikt nie był sytuacji, że mnie rzuciła dziewczyna, jestem mojego ziomka, kończę robić mu loda, kurwa. Dzięki, stary, za tą rozmowę. Naprawdę dziękuję. Nie ma problemu, ziomuś. Nie myśl o niej po prostu. Nigdy nie było takiej sytuacji. Szkoda. Nie, nie, nie. Nie jestem gejem. Chociaż chuj wie. A może jestem, nie wiadomo, może tak. Może wrócicie do domu, włączyć sobie Netflixa albo coś tam, co robicie. A ja, jak wrócę do domu, to rozbiorę się do naga i zacznę tańczyć balet. Chuj wie, może. Tak, bo to jest moje wyobrażenie. Jestem na tyle głupi, kurwa, nie? Na pewno każdy gej po robocie się rozbiera i... Totalnie to dzisiaj zrobię, jak wrócę do domu, jaja. Ona się niczego nie będzie spodziewać, nie? Kochanie, wróciłem, ściągam, kurwa, wszystko. I z kutasem do salonu. No nie mogę na to patrzeć, nie mogę na to patrzeć. Poczekaj, piruę ciągnie. I kutas. Wszystkie szklanki ze stołu. Ona w łeb dostaje. Za co to było? Nigdy nie spuszczaj wzroku z przeciwnika. No dobrze. Jak już jesteśmy w tym temacie takim muzyczno-seksualnym. Słuchacie muzyki do seksu? Robert. Czego słuchacie do seksu? Jakiej muzyki? W sensie, co ulubionego? Wokalista, zespół, śmiało. Czasami nie zdążycie włączyć? Kurwa. Ziomek, akurat sam po sobie ciśniesz, nie? Ona się rozbiera i on tylko na nią patrzy. Przepraszam. No. Poraziłaś mnie swoją elektrycznością. Ale masz jakąś swoją ulubioną muzykę? Macie? Hip-hop? Co? Deep house i hip-hop. Deep house. Że głęboki dom. Tam też instalacje zakładałeś. Dobra. Hip-hop na przykład? Co na przykład? Palucha? Czy ten, czy popka? Popka to musiałoby być pojebane, nie? Robisz 6-9 i w tle pizda nad głową, pipi!
Okej, okay, dobra, hip-hop. Michał, a wy co słuchacie? Nic? Nic? Zero. Co? No kurwa, powtórz, jak już mówi. Nic nie słuchacie, naprawdę? Na cicho? Czy już po prostu daliście sobie spokój, bo trójka dzieci, ty jeszcze nie wiesz, które twoje jest. No. Okej, okay. Dobrze. A wy czego słuchacie? Niczego. No nie pogadamy. Poznań, śmiało. Teraz pytam wszystkich. Śmiało rzucajcie mi kilka sugestii, chcę, żeby się pobawić. Dawać. Czego słuchacie do seksu? Sąsiad. Jajem. Najlepiej, nie? On pewnie stoi pod drzwiami. Okej. Okay. Sąsiadów, czego jeszcze? W sensie chodzi mi o muzykę głównie, jaką? To śmiało. Radio Maria. Radio Maria. Ja pierdolę. Radio Maria, spoko. Okej, okay, też tak można. Pewnie pyta tę piarę. Kochanie, będziemy uprawiać seks i w tle. Ciebie prosimy. Bo Arka Noego leci, kurwa. Ona. Taki duży, taki mały. Ach, nie na oczy, a. Nie boję się, gdy ciemno jest. Okej, okay, Radio Maryja. Czego jeszcze? Rammstein. Rammstein? Pojebana ty piana. Du. Du hast mich. Co to jest? Rammstein jest. Ona pewnie jeszcze, śpiewa na typie. Skakuje i... Jak dochodzi, to jest... Mamo, zejdź. No było pojebane, nie przemyślałem tego. Czego jeszcze? Michael Jackson? Kurwa, no tego nie zatańczę, ziomek. Fajnie w sumie jak Michael... Jak dochodzisz, to spierdalasz. Spoko. Czego jeszcze? Ja jebie, kurwa. Tę pszczółkę, którą tu widzicie. Na skrzypcach gra, kurwa. Okej. Okay. Wodecki, co jeszcze? Martyniuk. Martyniuk? Po co? Po co, kurwa? Czemu każesz mi go robić teraz? Para, pa, para, pa, pa. I ona. A. A jak dochodzi, to jest a. Dlaczego doszedłeś w 3 minuty? Jak do tego doszło, nie wiem. Okej. Dobra, jest flow. Dawać, kurwa, dalej. Dawać, jeszcze dwie sugestie i lecimy dalej. Krawczyka? Wow. Jaki romantyk, kurwa. Chciałbym marnarze.
ale zostałem z tobą w domu, ty kurwo. Nie wiem, co tam jeszcze krawczy. Albo z kolegą. Mój przyjacielu! Dał gitarę, dał samochód! O kurwa. Się lepiej bawię niż wy. Ja słucham, ja mam swój ulubiony kawałek do seksu. Mam wrażenie, że typ spał cały występ. I jak przeszedłem do kolejnego żartu, to... Elej! Skrzypek na dachu, to jest ten sam typ. Okej, okay. Spoczko. W samotności lubisz, tak? Dobra. Ja słucham, ja mam swój kawałek do seksu. Musi być klimat, nie? Ja wchodzę do pokoju, ono już jest rozebrane. Nóżki złączone, nie ma tak łatwo. Podchodzę do lapka, puszczam mój ulubiony kawałek. Strumming my pain with his fingers. Podchodzę. Sin in my life with his words. On tak patrzy. Killing me softly with his Ona nóżki złączone. Killing me softly. Chciała majtki. With his song. Ona dostaje podbródkowego z kutasa. Śpi. Januszki. Killing me softly. With his song. Pam, 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 pam. Super, polecam, zróbcie to kiedyś. Nie no. Pytam. Pytam jej, nie na śpiocha, pytam. Czasami się zdarza też zapytać o seks analny. Pytam. To chuja daje, ale pytam. I zauważyłem, że pytanie o seks analny to jest jedyna sytuacja w życiu mężczyzny, nie? W której on umniejsza swojego penisa, nie? Bo standardowo jest tak, faceci z natury mają tak, że chodzą po mieście i rozpowiadają, nie? Ja mam kutasa po kolana. Po podłogę, no teraz mam spodnie, nie widzicie, on jest w bucie normalnie. No piętą na grzybie stoję, kurwa, jak Boga kocham. Jak przychodzi ten moment, nie? Kochanie, może cię seks analny, może w dupę, może tak. No dawaj, no proszę. Ona nie, bo będzie mnie bolało. Przecież on? Przecież to jest nic. To jest jak, jakby cię duch ruchał. Nic nie poczujesz. To jest jak Kaczyński, kurwa, jest mały. Zobacz. Nic nie poczuję. I ona oczywiście odwraca kota ogonem. Tak, nic nie poczuję, bo co? Bo mam rozruchane sraczysko, tak o to ci chodzi? Nie chodzi o to, że ja mam małego kutasa. Tobie się wydaje, że ja mam dupę jak drzwi do kościoła, kurwa! Jezus. Więc zostaje normalny seks. I tu też jest problem, bo ona jest... moja żona jest ze Śląska, nie? Więc seks jest dziwny. Wiecie, jak wygląda nasza gra wstępna? Ona się zakopuje w poduszki, nie? Odsuwa jedno, mówi, jestem w kopalni, ratuj mnie. Ja podchodzę, mówię, zaraz rzucę ci pożywienie i stoję nad nią, kurwa, jest dramat, jest dramat. Już tak na koniec. No i ona ma tak, że jak ona dochodzi, to zaczyna gadać gwarą. To jest pojebane, nie? Na samym początku jest normalnie, tak, Mati, tak. W pewnym momencie oczy robią się czarne jak węgiel. Bier się do roboty, na co czekasz? Wrasi no głębi, ja nic nie czuję, Mati. Ty ta pałka, to masz fesgryf, no! Ho! Fedruj mnie, Mati, fedruj! Ja nie wiem, dlaczego mi się to, kurwa, zaczyna podobać. W pewnym momencie już nie wytrzymuję, wychodzę, dochodzę jej na brzuch. Ona patrzy, mówi, hopie, przysiobek chce to hapsła, kurwa, co?
Dziękuję Poznań, tyle ode mnie. Byliście super. Zamykam się w jednym z ośmiu wymiarów mojej wyobraźni. Mojej wyobraźni. Tam gdzie wczoraj boli coraz mniej, bo jestem sam tam, bo jestem sam tam. I nie wiem, czy wystarczy mi sił, 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 by ochronić ciebie. Chciałbym kiedyś tak silnym być, 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 ale jeszcze nie wiem. W oczy wieje wiatr, a fale go. Tak, próbuję cię kończyć, wciąż.